Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Max Cegielski. To jest kolejna transmisja internetowej telewizji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, która odbywa się w Łodzi. A ze mną jest Grażyna Kania. Witam Cię serdecznie. Reżyserka spektaklu, do którego trwają ostatnie już może przygotowania, to byłoby za duże słowo, ale czyszczenie sceny. Po próbie, za mniej więcej 2 godziny tutaj na deskach Teatru Powszechnego. Spektakl Sceny Myśliwskiej z Dolnej Bawarii, przeniesione z Teatru Polskiego w Poznaniu. I to jest tekst niemieckiego dramatopisarza Martina Spera, tak jest. Który napisał to w latach 60., kiedy ten tekst, rozumiem, bardzo dotyczył aktualnych problemów w Niemczech, czyli nierozliczenia się wciąż z nazistowską przeszłością. Dlaczego ty wystawiasz to w Polsce w tej chwili? Co jest aktualne w tej historii? Wiele aspektów, aczkolwiek na początku przyznam szczerze, że nie byłam aż tak zachwycona tym tekstem. To właściwie była propozycja Maćka Nowaka. Ten tekst był mi znany, ale właściwie ze słyszenia. Długo nie był grany. Rzeczywiście był bardzo burzliwie przyjęty w latach 60., 70. i później właściwie nie był realizowany przez długi czas. Ale powiedz, przepraszam, że wtrącę na pytanie, bo ty dużo pracowałaś w Niemczech przecież. Czy to jest taki tekst wciąż, tak? Czy to jest taki tekst, który wciąż jest używany w Niemczech? No właśnie mówię, że recepcja tego tekstu w ostatnich latach była bardzo znikoma. Jakaś realizacja była kilka lat temu, zdaje się w Monachium. Ale tak poza tym długo o tym tekście i właściwie o tym autorze nie było słychać. Są grane jego teksty w teatrach bawarskich, chętnie, również w języku bawarskim. A dlaczego akurat bawarski? Dlatego, że on napisał to w języku bawarskim, to jest o Bawarii, to się dzieje w Bawarii. Czyli nawet jest trochę dialektu bawarskiego, niemiecki ogólnonarodowy. Znaczy to nie jest ten bawarski, ten ciężki bawarski, którego nikt nie rozumie. Martin Speer znalazł wyjście, stworzył rodzaj takiego, no powiedziałabym, artystycznego bawarskiego na scenę. Ale grany jest ten tekst, znaczy nie tylko ten tekst, tylko jego teksty inne również grane są w teatrach bawarskich, wtedy chętnie przez aktorów bawarskich w mocnym dialekcie. I to od czasu do czasu się odbywa, natomiast na tych scenach reprezentacyjnych, powiedzmy nie ludowych, bo wiem, że jest tak zwany Volkstheater, czyli teatr ludowy, jako gatunek literacki, ale również jako teatr, jako taki, to właściwie nie było to tak często wystawiane. I trochę mnie ta propozycja Maćka Nowaka zaskoczyła. I nie od razu zapaliłam się do tego tekstu, właśnie dlatego, że wydawał mi się on bardzo niemiecki, bardzo dotyczący właśnie sprawy nazizmu, sprawy rozliczenia się z II wojną światową i z tą winą i tym, że ta bawarska wieś właściwie nie dotknięta wojną, tam się nic nie zmieniło, dlatego wykluczeni tak ani inaczej są traktowani, ale zmieniło się wiele w Polsce w ostatnich latach. Ostatnich 2 latach szczególnie i nagle okazało się, że ten problem wykluczania innych, czy to ze względu na orientację seksualną, czy ze względu na stan posiadania, czy ze względu na inną wiarę, czy generalnie inne poglądy, nagle stało się to tak jaskrawe i aktualne, że wydawało mi się, że aż ten tekst krzyczał o to, żeby go zrealizować. I w moim opracowaniu tego tekstu oparłam się na 2 wersjach. Jest kilkanaście wersji tego tekstu Spera, ale są 2 oficjalnie, plus jest opowiadanie oraz jest film. Właśnie, film, w którym on grał, autor? Główną postać, tak. Bardzo zresztą popularny film i znany i zdaje mi się, że w Polsce również był znany i pokazywany. I oparłam się na tych 4 jak gdyby źródłach, koncypując, czy jak gdyby tworząc własną wersję. Jeden zabieg, którego dokonałam, którego jakby musiał się podpasować po to cały tekst, to może to zabrzmieć dla niektórych jako obraza uczuć religijnych. Okroiłam ten tekst świadomie tak, żeby było 15 stacji. Tak jak, no niektóre wersje są 14 stacji, niektóre 15 stacji Drogi Krzyżowej, bo taką Drogę Krzyżową odbywają tutaj wszyscy wykluczeni w tej sztuce, nie tylko Abram,
zwany pedałem i za to przez wieś zlinczowany i zamordowany, ale również jego matka, również chłopka żyjąca poza ślubem z innym chłopem, również ta dziewczyna, która zakochuje się w Abramie, to są wszystko osoby jak najniżej znajdujące się w tej hierarchii wiejskiej i jak najbardziej odczuwające ten gorset reguł i zasad, które nałożyło sobie to bardzo katolickie społeczeństwo, jakim jest również społeczeństwo bawarskie. Mm. Paradoksalnie to przypomina niektóre fragmenty z Klątw Wyspiańskiego, którą Firlicz wykorzystał w Warszawie ku wielkim dyskusjom, ale wiesz co, kiedy szedłem tutaj, to okazało się, że w Łodzi jest dzisiaj jakiś ważny mecz i kibice jednego klubu obrzucali drugich wyzwiskami, wyzywając ich od żydowskich prostytutek i tak dalej. I pomyślałem właśnie, że to jest ta przerażająca aktualność, tak? Bo rozumiem, że w twoim spektaklu też ludzie wykorzystują takie hasła z czasów wojny, do gazu z nim i tak dalej. Dokładnie. Hasło do gazu się na ulicy Polskiej niestety pojawia. No już kilka lat temu, kiedy zdecydowałam się opuścić Polskę i najpierw studiować, a potem zostać, mieszkać i pracować w Niemczech, kiedy opowiadałam o tym, że dla mnie codziennością były napisy na murach, nie wiem, widzę w Łódź do gazu, czy albo nawet i Żydzi do gazu, albo obrzucenie kogoś epitetem ty Żydzie, ty Żydu. Niemcy patrzyli na mnie rzeczywiście jak na osobę, która z jakiejś innej planety nagle zeskoczyła, ponieważ ten kraj wykonał niesamowitą robotę, jeśli chodzi o... Niemcy. Tak, Niemcy. Jako Kaci wykonali niesamowitą robotę, jeśli chodzi o podniesienie świadomości, tolerancji w społeczeństwie. Bardzo życzyłabym sobie tego, żeby stało się to również po stronie ofiary, jaką cały czas się na przykład nasz kraj stawia wobec innych. I wbrew pozorom powoduje to, że nie ma powodu przerabiać czegokolwiek. Skoro jesteśmy ofiarami, to wolno nam wszystko. Wolno nam również mówić do gazu. Ale o ile dobrze pamiętam, to podczas wystawień w Poznaniu było często tak, że aktor grał raz ofiarę w jednym spektaklu, a raz kata, tak? To nie chodzi o Abrama. Jest dwóch aktorów, Piotr Kaźmierczak i Jakub Papuga, którzy wymieniają się, grając dwie role rzeczywiście i obydwaj są tak naprawdę ofiarami, tylko w inny sposób. No właśnie, bo czy to jest tak, i sceny, no właśnie, sceny myśliwskie, czy to jest tak, że ktoś jest zawsze myśliwym, a ktoś zwierzyną, czy tak naprawdę te role się cały czas Te role cały zamieniają. Czas się zmieniają. Chodzi o to, że ten, który szczuje, również jest szczuty i ten, który im bardziej ktoś jest szczuty, tym bardziej szuka wentyla do tego, żeby oddać to komuś słabszemu. Także tam właściwie to koło diabelskie ranienia słabszego jest takim kołem, które się nigdy nie zatrzyma. Ostatnie wobec tego pytanie, bo właśnie w tej rzeczywistości, którą opisujesz, być może dosyć utopijnie, czy nie wiem, czy jakoś górnolotnie brzmi tegoroczne hasło o festiwalu Awangarda jako stan umysłu. Dyrektor artystyczny Ewa Pilawska pyta, czy współcześnie, kiedy postawa awangardowa jest niemożliwa, żywa pozostała awangarda jako stan umysłu. Co ty na to? I czy wobec tego awangardą nie powinno być zajęcie się tymi podstawowymi sprawami, o których rozmawialiśmy? Być może to jest kluczowe. Cytując Artura Schnitzlera, mogę powiedzieć, to dalekie i obszerne pole. I nie jestem przygotowana do tej dyskusji, przyznam szczerze. Ja właściwie nie wiem, co to jest awangarda tak naprawdę, bo to, co na przykład w Polsce uznaje się za awangardę na scenie czy w sztuce gdzieś indziej, już stało się klasyką, a odwrotnie to, co kiedyś już dawno było klasyką, nagle staje się znowu awangardą. Mnie, szczerze mówiąc, te pojęcia nudzą. Ja reaguję jako twórca, ale też jako widz reaguję, jeśli coś mnie dotyka w jakikolwiek sposób albo powiedzmy zapładnia mnie do myślenia w kierunku, w którym do tej pory jeszcze sama nie byłam w stanie pomyśleć, no to mogę powiedzieć, że to jest dla mnie osobiście awangardą, że przez jakiś impuls, przez jakieś tchnienie, przez myśl kogoś innego albo przez własną obserwację dochodzę do czegoś, do jakiegoś odkrycia. Jeśli
tak bym powiedziała po swojemu. Jesteśmy awangardowi wtedy, kiedy odkrywamy. Ta dyskusja jest trudna i to pytanie jest trudne, dlatego też zapraszam od razu wszystkich jutro o godzinie 13 tutaj w Teatrze Powszechnym w Łodzi, seminarium Awangarda, teatr, cała reszta właśnie o przeobrażeniach tego problemu, czym jest formacja awangardowa. My będziemy też na Facebooku około godziny 15 tę dyskusję podsumowywać. Przypominam też, że w niedzielę o godzinie 19 spektakl Matki i Synowie Krystyny Jandy, z nią też będziemy rozmawiać, a już za chwilę sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii w reżyserii Grażyny Kani. Dziękuję ci za rozmowę. Spektakl wcale nie aż taki awangardowy. Zapraszamy.